Siema, hejo, chcieliście odcinek z widzem zakup Quada lub Crossa, no to taki właśnie dzisiaj wleci, zaraz będę to nagrywał. Na 15.30 się umówiliśmy i no nie wiem co kupi. Chcecie przymierzyć do Quada do 180, ale być może co innego wybierze. Oglądajcie, zobaczycie, dowiecie się jaki będzie werdykt, co widz wybierze. Ile lat ma widz? Nie wiem. Przyjedzie z tatą, a widz ile ma lat? Nie wiem. Nie wiem, może 8, może 9. Tak, może widz wybierze właśnie 180. No i powie, no to Pitbike'a 90. No raczej MRF-y to nie wybierze. MRF-a będzie dla niego za dużo. 110. Jeszcze, być może ze 110 wybierze. Patrzcie, chwila, moment, złożona. Zobaczymy, w jakim wieku jest widz. A tu jeszcze mamy 125 DT Kajo. Szatan, szatan. Pierwszy taki odcinek, no. A czy dojdzie do sprzedaży, tego to nie wiem, no. Będę starał się doradzić, jak będę mógł. Pionę przybijemy. Wlepy, na wlepy może liczyć, na plakaty, na kalendarz, także zapraszam. Śmiało wbijajcie. Wyjadę już tym Kajosem. Już jadą. Jesteście ciekawi, co wybiorą? No ja jestem też ciekawy. W ogóle czy coś zamówią, czy nie, bo może tylko przyjadą oglądać. Tak też bywa, że tylko przyjadą, pooglądają i pojadą dalej. Też się nie spodziewałem, że będą chcieli, żeby ich nagrywać. Jeszcze Quada nikomu nie sprzedaliśmy. Maszyna huczy, coś tutaj się robi. No jestem ciekawy, jak będzie wyglądał w czarnych plastikach. Myślę, że mega. Mega Magmax, Tomka, CB500. Engine cleanem, słuchajcie, umył Tomek, jak to wszystko ładnie wygląda. Ale mnie spłukał dobrze. Mysza Maćka. Mysza Maćka, Maciek. Wiosna idzie, Maciek myszy w nocy. No, za niedługo okres komunijny i te motocykle i kłady zaczną schodzić. Mam nadzieję, że rodzice na komunie będą kupowali dużo. Że nie będziecie musieli prosić się i czekać na jakiekolwiek zgody. Okres komunijny to jest coś takiego, że tu rządzą i ojcowie, i matki chrzestne, wujkowie, ciocie. Być może, że złożą się dla was na Quada albo na Crossa i będziecie mieli już po temacie. Lepiej mi się wydaje kupić Quada czy Crossa niż, nie wiem, komputer, laptop czy jakieś tam urządzenie, przy którym będziecie siedzieć i tyłki będą wam rosły, a tak możecie po prostu sobie pojeździć, zadbać o kondycję fizyczną. No to jest lepiej. Z Crossem i z Quadem jest lepiej niż siedzieć przy komputerze. W szkole dosyć się nasiedzicie. No takie jest moje zdanie. Siema! Siema. Siema, byku. Cześć. Siema. Ile ty masz lat? 8. Tyle co Kuba. A jak masz na imię przypomnieć? Kacper. A widzisz, zawsze zapominam tylu tych widzów, że mogę zapomnieć, nie? Powiedz, za czym byś chciał jeździć? Quadem. Quadem. A motorem? Też. A jaki byś chciał motor? Ja KTM. KTM, a jak? Wszyscy chcą KTM, nie? KTM. A czemu nie Husqvarna? Chodźcie, przymierzysz, dokłada. Kacper, siadaj. To by było na ciebie dobre, nie? Co sądzisz o takim? 180. Niezawodna. To jest automat, nie? No, ale na koło daje. Akurat ten egzemplarz, bo to jest nasz. Wystarczy, że wydech sobie zmienisz z tyłu. Widzisz, jaki wydech mamy?
mówią na to widzowie rynna. Wiesz? Aha. Tak się śmieją, mówią, ale rynne założyliście. A ja mówię, dobrze, rynna, ale za to przynajmniej... On ma koło oryginalne, tak? Koło oryginalne, tak. Bardzo dobra opona, fajny, bardzo szeroki, dobra opona. Taki, no nie? Jeszcze się nie wywróci. No, bez kombinacji, nie? Nie jest jakiś na ten. Palić gumę możesz, bączki kręcić, Kacper. No to fajnie, bo jak ten, to jak moim jechałem, to już rana poszła. Chyba, że chcesz takiego Mad Maxa. Ale 110 mam tu w kartonie, zobacz. A tego to nie zajeździsz. A tego nie zajeździsz. To nawet ty możesz jeździć, Paweł. No, ale jest ten, ale jest fajnie, bo jest taki, tak, jest tak w miarę solidnie zrobiony, nie? No jest, no. Także silnik duży i to, także to... Katujemy go już półtora roku. Bardzo ekonomiczny, nie nadużyjesz portfela, taty? Jeszcze siostrę możesz wozić. Wiesz, ale ten, ale tu ma lepiej, bo 250 w ten, z Raptora to ma w manualu, nie? W manualu, tak. No, a tu jest automat, to automat. A tu możesz sobie, czy kierownicę sobie później zmienić, czy cokolwiek. Taki KTM, Kayo KTM my go nazywamy. A i przód tego, to CB500, nie? No, no zobacz, to masz CB500, nie? Tomek, co ci robią? Dał do malowania, plastiki. To będzie cudo, to będzie takie cudo, że normalnie szok, nie? A tam sklei tam ten ogon? Sklei, dał do malowania. Słuchaj, Kacper, mam dla ciebie coś. Jak obiecałem, mam jeszcze prezenty. Patrzcie. Zobacz, to jest... A nie, dla siostry jeszcze coś, nie? Tam, siostra Maja, też? Maja też jest fanką. Też fanką? To będą mieć na ten. To dasz Mai. I po plakacie, zobacz. Żeby nie był umyty, dałbym ci się golnąć tam, ale tam jest błoto. Nie, to jest cały zachlapie. Zachlapiesz się, patrz, to jest dla ciebie specjalnie. Widziałeś, całą ekipę masz. Dla Mai też jeden. O, Kacper chce KTM-a od razu, a ja? Model chce KTM-a od razu. Taką pomarańczową. Pokaż. Ej, widzisz, KTM. Kajo. No, chciałeś KTM-a, to będziesz miał KTM-a. Malowanie pod KTM-a, bo no chyba tak. Biały, tak, no mówię, czy my nazywamy go KTM Kajo. No. To nara, hejos. Na razie. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.